Piotr Hamerliński, Nafta Kraków Retro. Za wami zwycięski mecz z Black Label. Spotkanie raczej z perspektywy tutaj trybun dosyć przyjemne w waszym wykonaniu. Nie była to zbyt wysoko postawiona poprzeczka? Powiem tak, jak mawiał klasyk, nie ma słabych drużyn. Ta drużyna też wygrała dosyć okazale. Bodajże kolejka, bo wykolejki temu, więc można było się spodziewać ciężkiego meczu. Natomiast szczególnie dzisiaj postanowiliśmy po prostu rozegrać piłkę od tyłu, poczekać i szukać kontr. Tak wyszło. Jeszcze przed tym spotkaniem liczyliśmy, jak to będzie w tabeli, wspólnymi siłami doliczyliśmy się, że przy zwycięstwie macie to trzecie miejsce. No jest to trzecie miejsce po fazie zasadniczej. Ile to dla was daje przed playoffami? Nie ukrywam, że liczyliśmy na miejsce w trójce. Kilka meczów, że tak powiem, nam nie wyszło i do końca drżeliśmy o to, czy nam się to uda. Faktycznie tabela się układa fajnie, ciekawie, także fajna liga, do końca jest gorąco. Jak to nam teraz wyjdzie? No, psychicznie pewnie jesteśmy mocni, mentalnie, więc no, czekamy na środę, tak? No zresztą widać właśnie po tych wynikach, to pokazuje, jak wyrównana jest liga i myślę, że w tych playoffach może wydarzyć się wszystko. Więc chyba dobrze, że zaczynacie już od półfinału. Nie, no zdecydowanie. Środa będzie dniem dla nas. Praktycznie zaraz zaczynamy ligę wiosenną, więc bardzo dobry start w FLS, że tak powiem, regularne rozgrywki. Dokładnie tak. No to jeszcze kilka słów o tej całej rundzie zasadniczej. Może podsumujmy ją, no bo dzisiaj dobiegła końca ostatni dzień tego sezonu regularnego. Oczywiście zakończona happy endem, tutaj tym zwycięstwem, ale gdzieś tam były momenty słabości. Tak, były momenty słabości, były czasami problemy ze składem. Jeżeli popatrzymy na drużyny, to faktycznie lider, czyli Guerreiro, bodajże oni tutaj pozamiatali bez dwóch zdań. Natomiast no, Pychowianka troszeczkę mnie zaskoczyła, bo początek miała fajny. Również Wooden Boys też myślałem, że dociągną trochę z tym poziomem, ale wiem, że mieli problem ze składem praktycznie co mecz, więc można spodziewać się, że no, znaczy, nie wyjdą te mecze wszystkie tak, jak wyjść powinni. No, czekamy na mecz z Ułekiem. No to życzę powodzenia w najbliższych meczach, to one zadecydują o tym, które miejsce ostatecznie przypadnie na Nafcie Kraków. Dzięki serdecznie za rozmowę. Dzięki.